Witam Państwa! Nazywam się Radosław Zygmunt i przedstawię Państwu możliwości tworzenia własnych bibliotek w dodatku Visual. Arqueo. Dodatek ten pozwala na tworzenie bibliotek na dwa sposoby. Sposób klasyczny z wykorzystaniem stworzonych w Rhino modeli bądź też zaimportowanych obiektów które widzimy tutaj z lewej strony, bądź w sposób parametryczny z wykorzystaniem Grasshoppera. Reprezentantem tej metody jest model z prawej strony. Do tworzenia bibliotek w Visual Arcu najlepiej nadają się dwa rodzaje obiektów: obiekt meble oraz obiekt element. Oba te obiekty pozwalają na wykorzystanie obu metod tworzenia biblioteki. Czyli parametryczny i klasyczny. Pozostałe obiekty również pozwalają na tworzenie swoich własnych wzorców, natomiast tylko w sposób parametryczny bądź korzystając z wbudowanego generatora. Zacznę teraz nowy projekt z wykorzystaniem wcześniej przygotowanego szablonu. W szablonie tym Znajdziemy gotową już bibliotekę szafek kuchennych. Klikając prawym klawiszem myszy na obiekt meble, zobaczymy podgląd naszej biblioteki. Znajdują się w niej szafki różniące się od siebie szerokością i kierunkiem otwierania drzwiczek. W sytuacji, gdy korzystamy z klasycznej metody tworzenia biblioteki, musimy stworzyć osobny model dla każdej wersji naszego. Obiektu. W sytuacji, gdy korzystamy z metody parametrycznej, możemy stworzyć całą serię obiektów na podstawie tylko jednego wzorca, korzystając z parametrów, które znajdują się tutaj z prawej strony. Przedstawię teraz sposób wstawiania do projektu elementów z naszej biblioteki. Klikamy lewym klawiszem myszy na obiekt Meble. Wyświetla nam się okno wyboru elementu z biblioteki. Wybiorę pierwszy na liście, pierwszą na liście szafkę 40 cm. Lewą podaję punkt zaczepienia naszego modelu oraz kierunek. W trakcie wstawiania widzimy, że nie mamy tutaj zbyt wiele opcji do wyboru. W sytuacji, gdy korzystamy z biblioteki tworzonej w klasyczny sposób, jest możliwość zmiany skali, ustawienia, ewentualnie paru parametrów opisowych. Widzimy też na dole podgląd wstawianego obiektu, podgląd 3D oraz podgląd rysunku. Visual RQ pozwala na przypięcie do każdego modelu w bibliotece rysunku, który widoczny będzie w widoku planu. Zobaczymy teraz, że jak zmienię Szafkę zmieni się również i rysunek. Wybiorę teraz szafkę 40 cm w prawą i zobaczymy, że w widoku planu mamy odpowiadający jej rysunek. Wstawię teraz pozostałe szafki tak jak było to na początku. W momencie, gdy wybierzemy szafkę parametryczną, zobaczymy, że nasze okno troszeczkę się zmieniło. Mamy oczywiście dostępne te parametry, które były wcześniej przy klasycznych modelach, natomiast pojawiła nam się też część odpowiedzialna za zmianę wyglądu naszego obiektu. Te parametry możemy zmieniać w trakcie wstawiania albo już po. Wstawię sobie dwie szafeczki, korzystając ze wzorca parametrycznego. Zatwierdzam prawym klawiszem myszy. I teraz, klikając na wstawiony obiekt, przechodzę do panelu Zmiany parametrów. Widzimy tutaj wszystkie te opcje, które przed chwilą pokazywałem. I tak możemy zmienić przede wszystkim szerokość naszej szafki. Rodzaj frontu. Czy też rodzaj uchwytu. To, jakimi parametrami będziemy mogli sterować dla naszego wzorca, zależy od nas i od tego, co zawrzemy w definicji Grasshoppera. Przeprowadzę teraz Państwa przez proces tworzenia własnych. Bibliotek. Na początek otworzymy sobie model, który posłuży nam do stworzenia biblioteki. Przy metodzie klasycznej wykorzystujemy stworzony bądź zaimportowany model. Jak widzimy, model ten ustawiony jest w przestrzeni w odpowiedniej relacji do początku układu współrzędnych. Ten początek układu współrzędnych będzie wykorzystywany przez program w trakcie wstawiania modelu z biblioteki. Będzie to punkt zaczepienia, względem którego szafka będzie orientowana w naszym projekcie. Istotnym elementem jeszcze na tym etapie jest nadanie odpowiednich materiałów poszczególnym elementom naszej szafki, tak aby były one uwzględnione w trakcie wstawiania obiektu z biblioteki. Jest to dużo łatwiejsze na tym etapie. W momencie, gdy już mamy obiekt dodany do biblioteki, wymaga to troszeczkę więcej zachodu, żeby zmienić ustawione materiały. Jeśli chcemy zawrzeć w naszej bibliotece szkic stworzony przez nas, powinniśmy pamiętać o tym, żeby szkic ten był ustawiony tak samo w stosunku do początku układu współrzędnych jak model naszej szafki. Widzimy tutaj, że pokrywają się one idealnie. W trakcie tworzenia, dodawania modelu do biblioteki będziemy musieli osobno podać ścieżkę do modelu 3D oraz osobno ścieżkę do szkicu. Dlatego też powinniśmy wyeksportować Nasz plan do osobnego pliku. Stworzę teraz nowy projekt korzystając z szablonu. Szablon ten ma wyczyszczoną bibliotekę dla większej przejrzystości. Aby dodać wcześniej wyświetlany model do biblioteki, klikamy prawym klawiszem myszy na obiekt Meble. Widzimy tutaj tylko domyślny sześcian i dodajemy. Wzorzec. Następnie w zakładce Geometry podajemy ścieżkę do zapisanego wcześniej modelu. Program automatycznie dodaje też ten model do części plan, tak aby automatycznie generować rysunek na podstawie modelu 3D. My natomiast wczytamy tutaj swój własny rysunek. W zakładce Parameters zmienimy nazwę. Jeśli byśmy chcieli, moglibyśmy dodać również dodatkowy opis producenta, koszt, bądź też stworzyć jakieś dodatkowe atrybuty. Musimy pamiętać o zatwierdzeniu zmiany. W zakładce Attributes możemy zmienić sposób wyświetlania naszego modelu. Po kliknięciu na pozycję w bibliotece widzimy podgląd 3D naszego obiektu. Klikając tutaj na ikonkę, możemy też sprawdzić, jak wygląda szkic. Sprawdzę teraz, czy dodany właśnie model prawidłowo wczytuje się do projektu. Wybiorę z listy szafkę 40 cm, określę punkt zaczepienia, kierunek i widzimy, że szafka jest prawidłowo. Wczytana do naszego projektu łącznie ze szkicem. Dodam teraz kolejne modele szafek. Klikam znowu prawym klawiszem myszy na obiekt Meble. Oczywiście mógłbym znowu wybrać opcję Nowy wzorzec. Możemy też kliknąć prawym klawiszem myszy i skorzystać z opcji Duplicate. To pozwoli nam przenieść większość ustawień z wcześniejszego modelu. Zmienimy tylko to, co jest potrzebne. Czyli w zakładce Geometry. Wczytam właściwy model. Widzimy, że zamiast modelu 3D mamy widoczny szkic, ponieważ czytałem plik Plan zamiast modelu 3D. Poprawię swój błąd. Widzimy już w podglądzie właściwy obiekt. W części Plan. Czytam jeszcze rysunek. W parametrach natomiast zmienię nazwę na zgodną z modelem. Klikam Apply i dodam jeszcze jeden model szafkę 60 cm. Odznaczę wcześniejszą i w części plan dodam również nasz rysunek. Zmieniam nazwę. Zatwierdzam zmianę. Klikam OK i sprawdzam, czy wszystko działa. Określam punkt zaczepienia modelu wybierę kolejną pozycję z listy I widzimy, że wszystko działa prawidłowo. Przy podejściu klasycznym po kliknięciu na właściwości obiektu widzimy, że mamy do dyspozycji tylko zmianę położenia, skali, ewentualnie orientacji w przestrzeni. Jeśli chcielibyśmy mieć troszeczkę większą swobodę w zmianie geometrii właściwości naszych obiektów, warto jest skorzystać z definicji grasshopperowej. Aby móc wykorzystać stworzoną przed chwilą bibliotekę w kolejnych projektach, musimy albo zapisać projekt w postaci szablonu, albo wyeksportować stworzoną przed chwilą bibliotekę. Do pliku. Wybieramy w menu Visual RQ, dział wzorce, eksport. Tworzymy nowy plik z biblioteką. Określamy w jakim rajno tworzyliśmy bibliotekę i jakich jednostek używaliśmy. I podajemy nazwę biblioteki, do której chcemy wyeksportować nasze obiekty. Wybieramy również z listy, które z elementów chcemy, żeby były zawarte w tej bibliotece. W następnym kroku przedstawię Państwu, jak stworzyć bibliotekę w sposób parametryczny. I tak jak wcześniej, zaczniemy od nowego szablonu z pustą biblioteką. Zaczniemy od otwarcia. Grashopera i definicji szafki parametrycznej. Definicja wygląda w następujący sposób. My skupimy się na początek na parametrach sterujących naszym skryptem. W po podglądzie widzimy rezultat działania naszego skryptu. Parametry, jak widzimy, pogrupowane są. Grupy zostały odpowiednio nazwane, to ułatwi nam filtrowanie parametrów, którymi będziemy chcieli sterować w trakcie tworzenia biblioteki. Wśród tych parametrów znajdziemy takie opcje jak np. zmianę szerokości szafki, poziom otwarcia, ilość półek, grubość płyt, grubość blatu, kierunek otwierania. Ilość drzwiczek, rodzaj frontów, rodzaj uchwytu, jego umiejscowienie oraz zmianę położenia to, jakimi będziemy parametrami sterować, zależy od nas i naszej koncepcji. Aby nasza definicja nadawała się do stworzenia biblioteki, musimy mieć też odpowiednio stworzoną część eksportującą geometrię. Każdy z elementów, który chcemy, żeby został zawarty w naszej bibliotece, musi być doprowadzony do parametru, który nazywamy w odpowiedni sposób. Nazwa ta pojawi nam się w bibliotece. Oraz musimy pamiętać o tym, żeby ten obiekt nie był podłączony do żadnego innego komponentu. Zamykam tą definicję i teraz dodam ją do biblioteki. Klikam prawym klawiszem myszy na obiekcie Meble. I wybieram nowy wzorzec, tym razem na podstawie definicji grasshoppera. Podaje ścieżkę do naszej parametrycznej szafki. Możemy zmienić na tym etapie nazwę, zdefiniować jednostki, w których była, tworzony był nasz skrypt, wybrać elementy, które będą uwzględnione w modelu. Tutaj też istotny krok, czyli zmiana planu, tak żeby nie był on wyświetlany jako geometria 3D, a był używany jako. Szkit. W następnym kroku mamy wszystkie parametry, którymi będziemy mogli sterować. U góry widzimy filtry, które są stworzone na podstawie grup, które widzieliśmy przed chwilą w definicji. Istotnym krokiem jest określenie, w jaki sposób chcemy sterować poszczególnymi parametrami. Mamy do wyboru trzy opcje. Z poziomu definicji. Czyli nie będzie możliwości zmiany parametrów w bibliotece z poziomu wzorca albo z poziomu pojedynczego obiektu. Jest to najbardziej elastyczna metoda, z tego względu, że będziemy mogli zmieniać parametry dla pojedynczych obiektów i tworzyć indywidualne egzemplarze, ale również będziemy mogli zmieniać cechy wspólne z poziomu wzorca. Ja wybiorę teraz dla wszystkich parametrów opcję obiekt. I klikam zakończ. Widzimy pewną różnicę pomiędzy klasyczną biblioteką a biblioteką z elementem parametrycznym. Mamy dostępne tylko dwie zakładki. Parameters i attributes. W parameters znajdują się wszystkie parametry, którymi będziemy sterowali naszym wzorcem. W attributes znajdują się elementy sterujące wyświetlaniem. Pojawiło nam się też menu rozwijalne ze wszystkimi obiektami, które finalnie były w dziale eksport w naszej definicji. Możemy teraz przyporządkować odpowiednie materiały do poszczególnych elementów, tak żeby po dodaniu do naszego projektu obiekt miał odpowiedni wygląd. Po zdefiniowaniu materiałów, klikam Apply, OK i sprawdzam, czy moja biblioteka działa odpowiednio. Wybieram z listy szafkę parametryczną, określam punkt zaczepienia. Stworzę od razu kilka duplikatów, żebyśmy zobaczyli, jak one będą się zachowywały w trakcie zmiany parametrów. Klikając na poszczególny obiekt. I wchodząc do jego właściwości, możemy zmienić jego indywidualne parametry. I tak zmienię na przykład front dla każdej z tych szafek, czyli będziemy mieli front numer 2. Dla tej szafki ustawię front numer 3. Możemy też zmienić, oczywiście, rodzaje uchwytów. Możemy również zmienić szerokość naszej szafki, ilość drzwiczek i możemy swobodnie tworzyć sobie dowolną liczbę. Egzemplarze na podstawie naszego wzorca. Widzimy, że z naszymi obiektami powiązane są również odpowiednie szkice. Poza sterowaniem z poziomu obiektu możemy też sterować niektórymi parametrami z poziomu wzorca. I tak wchodząc w nasz wzorzec w bibliotece, przechodzę do działu Parameters, i tutaj możemy zmienić. Wspólne cechy, które chcemy, żeby były zatwierdzone dla wszystkich obiektów pochodzących z tego wzorca. I tak na przykład otworzę wszystkie drzwiczki w obiektach i zmienię na przykład ilość półek. Możemy też wygasić na przykład blat i cokół. I zatwierdzam. Jeśli doszlibyśmy do wniosku, że któraś z tych szafek jednak ma mieć na przykład tylko jedną półkę, to możemy bez problemu kliknąć i z poziomu obiektu zmienić naszą decyzję, tak żeby półka była tylko jedna w tym konkretnym obiekcie. Widzimy, że metoda parametryczna daje nam dużo większą swobodę tworzenia. Oczywiście musimy włożyć pewną pracę w to, żeby stworzyć Tą definicję, natomiast zwraca nam się to po pewnym czasie z nawiązką. Oczywiście, tak samo jak w metodzie klasycznej, musimy wyeksportować definicję naszej biblioteki. Tym razem, zamiast tworzyć nową bibliotekę, możemy dodać ją do już istniejącej. Wybierając który z obiektów ma być zawarty w naszej bibliotece. W ten sposób, otwierając czy tworząc nowy projekt, możemy dodać obiekty do biblioteki, importując je. Z naszego pliku i wybierając, które definicje chcemy zawrzeć. Widzimy, że w bibliotece znajdują się nasze szafki dodane metodą klasyczną oraz szafka parametryczna. Sprawdzę jeszcze tylko, czy wczytują się one prawidłowo. Jak widzimy, wszystko działa. Obiekt pochodzący z wzorca parametrycznego pozwala nam na zmianę wybranych opcji i tworzenie kolejnych egzemplarzy naszej szafki. W ten sposób tworzymy własne biblioteki w sposób klasyczny i w sposób parametryczny. Dziękuję państwu za uwagę.